naszym studiu są kolejni goście, Michał Piotrowski, czyli Mike P oraz Kacper Bogacz, aka Panka. Witajcie. Cześć. Witajcie. Każde spotkanie z wami to dla mnie niezmierna przyjemność. Cieszę się, że dziś mogę was przyjąć w czwórkowym studiu. Ci panowie, którzy są tu z nami, tworzą od 2007 roku duet Polon. To już sporo czasu, przez ostatnie lata wasze notowania poszły mocno w górę. Wydajecie w coraz lepszych wytwórniach, m.in. Connoisseur, Free Range czy Compos. To tylko niektóre z nich. Pierwsze pytanie z serii trudnych do was. Uwaga, powiedzcie mi, czy da się zrobić hita w 10 minut? Nie. Wiem, do czego pijesz, ale nie da się. Ile według was zajmuje zrobienie dobrego utworu? Czasami całe życie chyba. Można. Można czekać na taki numer? To zależy. Możesz go zrobić w jeden dzień, możesz zrobić miesiąc. W jeden dzień można zrobić numer, to prawda, zgadzam się. Czasami robimy numer w jeden dzień. Jaki zwen. Czyli 10 minut to plotki, nie, to tak? Za mało, tak. A teraz na poważnie, trzy rzeczy, które znamionują według was naprawdę dobry numer. Taki, który z miłą chęcią gracie w swoich setach. Taki, do którego często powracam. Taki, do którego często powracam. Taki, do którego często powracam. To są te trzy rzeczy, tak? No dobrze. Krótko i na temat. Powiedzcie mi, jako że prowadzę tutaj audycję Before, gdzie wy chcielibyście spędzić swój wymarzony Before? W audycji Aleksandra Kowalskiego, tak, w Polskim Radiu. To właśnie spełnia się nasze marzenie. Pięknie, to prawidłowa odpowiedź. No to teraz może już konkretnie, jako że nadchodzi lato, powiedzcie coś o swoich planach. Na pewno są dosyć rozbudowane. Jeśli chodzi o wasze granie, gdzie wyjeżdżacie, gdzie będziecie prezentować swoje umiejętności? No mamy troszeczkę granie w kraju, trochę za granicą. Tak. Jedziemy do Anglii parę razy, chyba trzy razy, do Bristol, Londynu, Birmingham, i do Londyn. Birmingham. Jedziemy zwiedzić Rosję, do Sankt Petersburga i do Moskwy. Ostatnio odezwali się do nas z Ibizy ponownie, tylko niestety mamy zajętą tą datę, chcieli, żebyśmy zagrali na otwarcie jakiegoś nowego klubu, no ale miejmy nadzieję, że to się uda przesunąć na późniejszy termin. No i tak troszeczkę imprez w Polsce teraz 3 czerwca u ciebie w Poznaniu, w Esku release party płyty Piotrka Bejnara. No i tak jakoś się kręci, że tak powiem. Śledźcie uważnie dokonania tych panów, bo robią naprawdę niesamowite rzeczy. Polecam ich ostatnią epkę dla Color Recordings Used to Say. A o tym, jak prezentują się w roli DJ-ów, przekonacie się już w drugiej godzinie audycji Before, w której zagrają dla was seta na żywo ze studia czwórki. My wracamy do muzyki. Teraz o tym dziękuję przede wszystkim panowie. My bardzo dziękuję za zaproszenie. Zapomniałem się pożegnać z moimi gośćmi, ale no cóż. Dziękuję wam za wizytę. Jeszcze będziecie mieli okazję się pokazać w drugiej godzinie.